Dzień siódmy, halo, halo. Dzień dobry, moi kochani. Witam was bardzo, bardzo przeserdecznie w kolejnym odcinku naszego This War of Mine. Kolejny już odcinek. Udało się znaleźć masę fajnych rzeczy. Drobiazgi, drewno, konserwy, żywność, woda, cukier. Pięknie. Głodny, lekko ranny, zmęczony. Marko już lekko ranny. Cieszę się, że dochodzisz do siebie. Bruno, głodny, zmęczony. Oni są na tym poziomie głodu, że już dzisiaj musimy im dać. Żryć, że tak powiem. W porządku. Bruno w takim razie przygotuje posiłki. Mamy dwie konserwy. Mamy warzywa. To jest dobra rzecz, bo teraz. Czego nie mamy? Opału, dobra. Opał zrobimy z drewna. Zrób 4 razy opał. Przypał. Pawle, głodny, lekko ranny, zmęczony. Tutaj. Ty, Pawle, skonstruujesz nam. Co będziemy potrzebować? Pułapkę na zwierzęta. Ach, dalej nie mamy części. Okej, rozumiem. Piecyka jeszcze nie potrzebujemy, bo jeszcze temperatury są bardzo dobre. Drugi nóż się przyda. Zrób, żeby jeden był brany, a drugi mógł tutaj posłużyć nam do obrony. To będzie całkiem spoko opcja. Ty masz leżeć cały dzień, żebyś na noc mógł pójść. Nie mamy więcej opatrunku, ale. Dobra, Bruno, potrzebujemy jedzenia, się zgadzam. Zacznij od zrobienia tutaj 2 porcji. W ten sposób. Pawle, skoro szybko biegasz, to pobiegnij. He, po piwo do sklepu. Nie, pobiegnij do radia. Przesłuchajmy, co my tu mamy. Gra muzyka. Miasto Pogoreń cierpi. Dobra, nic nowego. Jak jesteś zmęczony, to się połóż na chwilę. Bruno tutaj będzie gotował. No, zrobił 2 posiłki. Bruno sobie zje. Bruno zje, Bruno głodny. Super. Marko musi zjeść. Lekko ranny. Nie wiem, czy te ziołowe tabletki mu pomogą na to. Fajki zawsze cię uspokajają, co? Weź te tabletki. Czuję się dobrze, zachowajmy. Aha, tabletki nie pomagają na rany. Okej, kumam. Dobra, lekko ranny może już latać, to nie jest problem. Niech zje i się położy. Pawle, niech idzie. A, to Bruno musi ugotować najpierw. Dobra, to zjedz konserwę. Pali sobie Brunon. Ty sobie wszamaj konserwę, Pawle. Co my tu jeszcze mamy, z czego moglibyśmy coś porobić? Pułapki na szczury zaraz się przydadzą. I myślę, że w tym dniu powinniśmy już mieć coś. Tak myślę, że więcej tych części potrzebuję. I trochę tam przeszukamy jeszcze. No, ten opuszczony domek to już nie ma co tam iść. Ale jeszcze jedną wyprawę do tej willi zrobię. Konserwy są całkiem pożywne. Zajebiście. Lekko ranny, zmęczony, więc się połóż. Bruno też zmęczony. Marko lekko ranny już tylko. Super. Czyli Marko już nie jest zmęczony. Zmęczony jest Bruno, który będzie czuwał, więc niech się położy. A Marko będzie szedł na noc. Bo ma więcej miejsc w ekwipunku. I super. Dobra. Tu, tam, wszystko ogarnięte mniej więcej. Filtru nie trzeba zakładać, bo wody na razie mamy sporo. Cukier tak samo. Fajnie byłoby zrobić to do bimbru, do pędzenia. Nie tutaj, bo mamy sporo cukru, udało nam się znaleźć. Więc powinniśmy aparat bimbrowniczy. Do tego potrzebujemy części. Dobra, rozglądamy się za częściami w takim razie, słuchajcie. No i tak. Pawle śpi, Bruno czuwaj, ty szukaj zapasów. Potrzebujemy części. Jest tu bardzo dużo. Pytanie gdzie? No właśnie. W supermarkecie jest bardzo dużo wszystkiego. Materiały bardzo dużo. W ostrzelanej szkole moglibyśmy coś jeszcze poszukać. I tak zrobimy pewnie. Może do tej willi teraz raz nie idźmy. Niewielka kamienica. Zachować ostrożność. Ostrzelana szkoła. Warto wziąć łopatę. O kurczę, nie wziąłem, bo ona. Tak, faktycznie ona jest pogruzowana. Dobra, to chodźmy ostatni raz tutaj. I potem pójdziemy do szkoły i zrobimy sobie przed tym łopatę po prostu. Tybie szło. A nie, mamy łopatę. Dobra, ale to i tak chodźmy tutaj już. Jeszcze ich trochę przekopać. Łom i nóż. Priorytetem jest znalezienie części oraz drobiazgów. Jedzenia póki co trochę mamy. O chuj, podbiegłem se. Tomek, kurwa. Powinienem tutaj biec, tak szczerze. Dobra, biegnij tu. O chuj! Spierdalać! Nie wiedziałem, że tu jesteście. Jestem idiotą. Jestem najchujowszy w tej grze. Marko ciężko ranny. Brawo, debit.
Nie, 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 to się nie dzieje, kurwa, że ja mogę wczytać save'a, w tej grze nie ma save'a. No bo podbiegłem na początku, to naprawdę tak działa. Kurwa, no. No Jezus, przez dzień ósmy. Myślałem, że mogę podbiec. Dobra, Marko zdechnie. Jestem poważnie ranny. No, oczywiście, że zdechnie, bo nie mamy opatrunków. Kładź się do łóżka. Nie bardzo mamy jak zrobić. Ja pierdolę. Ale to jest tragedia. W sensie... No dobrze. Nieważne. Zielarnia, ziołowe lekarstwa, opatrunki, części, ja pierdolę, no nic nie zdobyliśmy, do kurwy nędzy. A jestem wściekły. No mam to wszystko, no i co? Kładź się do łóżka. Ty dochodź do siebie, Pawle. Marko jest poważnie ranny, mam nadzieję, że mamy jeszcze czas na zdobycie opatrunku. Nie mamy. Handlarz by musiał przyjść, ale nie będę się handlował za opatrunki, koniec dnia. Idź do szkoły. Pawle, szukasz zapasów, śpisz. Trudno, że jesteś zmęczony, czuwasz. On musi spać. Czuwasz, Bruno, trudno. Do strzelanej szkoły. Gdzie Pawle? Pawle bierze łom i łopatę. Potrzebujemy części, potrzebujemy opatrunku, który nie wiem, czy w szkole, ale wszystkim części, bo wtedy będziemy mogli opatrunki w razie czego zrobić. Ponad gdy zaczął się ostrzał, w szkole przeprowadzono zajęcia. Biedne dzieci. Czysto? Sprawdzaj. Części elektryczne, spoko. Nie biegaj, kurwa! Czy mogę wyłączyć możliwość biegania w tej grze? No to jest raczej... Zobaczymy, kto tu jest. To tylko szczury, dobra? To jest zagruzowane coś, na szczęście mamy łopatę. Nic tu nie ma. Tam raczej szczury. Tak. Łopatką sobie raz, dwa to przekopię rzutek. Tutaj ktoś chodzi. Zobaczymy. No wygląda... No nie biegaj! Dlaczego? Bo ja prawym wszystkim myszy przesuwam mapę, bo nie ma innego sposobu. Strzałki ani wsad nie działają. No bo tu idzie jakiś człowiek. I czasem zauważyłem, bo na nagraniu sobie to przykampiłem. I czasem przy klikaniu prawego przycisku myszy po prostu ta gra nie łapie, że wykonałem ruch, bo trzeba go wykonać od razu, czy coś, nie wiem. Tylko w momencie, kiedy jakoś ten prawy przycisk kurwa źle działa, to wykonuje mi ruch. Jeżeli ruch jest lewym przyciskiem, to powinien być lewym przyciskiem, a nie prawym. Mam takie poczucie. No ale dobrze, nic, nie kłócę się. A jestem zły za to poprzednie wyprawę. Drobiazgi, drewno, super, tylko nie tego potrzebuję. Potrzebuję części. Są zamknięte od drugiej strony, no dobrze. Tu jakieś ciepło, nieruchome. Części elektryczne, dobra, weź. Bo już masz jeden stak tego i tak. Tu są kraty metalowe. Tu byśmy potrzebowali jakiegoś innego narzędzia chyba, żeby przejść, no nie? Trzeba ją przepiłować, trzeba by mieć piłę. Tu są jakieś rzeczy, warto się tam dostać, podejrzewam. Potrzebujemy części, jeżeli chcemy cokolwiek upgrade'ować i robić takie rzeczy, szukajmy. Są części jakiekolwiek, dobra. Podejrzyj tu najpierw, zanim otworzysz. Tu nikt. Tu można się skryć. Znowu zabrali mi jedzenie. Tak, zawsze możesz liczyć na przyjaciół. A, nie dałem mu noża, bardzo mądrze. On stoi w miejscu, to jest bezdomny chyba.
Raczej nie powinien być agresywny. I nie jest. Tam jest kolejny. Niewesoło, chłopaki, co? Trochę przypał. A zareagują, jak coś będę tu przegrzebywał? Nie. Dziw, że oni tego nie zrobili. No właśnie, zobaczcie. Części potrzebuję, kurwa mać. Bo o lekarstwie to nawet nie myślę. Tu mogę łomem wyważyć. Tam na dole ktoś jest, to chyba nie jest taki dobry, to nie jest tak dobrze nastawiony jak oni, takie mam wrażenie. Zajrzyjmy tu. Części, super. Bo tu jest ikonka możliwości kradnięcia, więc zobaczymy, jak tutaj ci ludzie mają podejście. No nie chcę tutaj kraść póki co. Druga, muszę jakoś niedługo uciekać. Latkę, którą zostawiono. Przygotowałem sekretny składzik z lodówką, jak prosiłeś. Zdążyłem schować tam już kilka przedmiotów, może więc się przekonać, jak spisuje się nasza skrytka. Tutaj? Czy tu jest co innego? Gdzie tu jest lodówka? Trzeba... Tu jest lodówka. A z lodówki to ja będę wam chciał małe co nieco zabrać. Wow! Zajebiście. Weźmy leki. Niestety nie ma opatrunków, no to jestem bardzo zły. Podejrzyjmy tutaj, zanim wejdziemy. Druga 40. To tylko szczury są. Patrzymy za częściami przede wszystkim. Bo jak będziemy mogli skonstruować to do lekarstw gówno, to będziemy mogli sami zrobić opatrunki. Części, zajebiście. Dobra, wyjeb jakieś drewno, bierz części. Kawy nie potrzebuję. Podejrzymy. Super. Czyli to chodziło o tamten schowek też chyba. Albo tam po prostu nie spojrzałem wcześniej. Nieważne, mamy lekarstwo, to najważniejsze. Jedzenie i bimber, super. Drobiazgów aż tak nie potrzebujemy i drewna. Jedzenie i bimber się zawsze przydają. Lodówka. Więcej jedzenia być może. O kurwa, świetnie. Nie ma części niestety. Wrócimy tu później. Tu kolejny człowiek leży. O, witam. No witam, witam. W razie dopóki ich nie okradamy, to nic złego nam nie robią, nie? 3.40, zaraz trzeba uciekać. Części kolejne, zajebiście, mamy 8 części. I tu jest za kratami, tutaj będzie warto przyjść z piłą. Dobra, wypierdalamy stąd. I tu jeszcze są jakieś części tego budynku, których nie przejrzeliśmy. I warto będzie je sprawdzić zapewne. Teraz już biegamy, więc robimy dużo hałasu. Ale nie szkodzi, nie przejmujemy się tym. Uciekamy szybko do wyjścia. Potrzebujemy piły w dwóch miejscach, żeby się przedostać. Tu jeszcze byśmy musieli... Tu jeszcze możemy przejść tam. Spoko bardzo. Zajebiście. Pawle wrócił. Mamy części i mamy leki. Leki nie pomogą na ciężką ranę. Ale mamy części, dzięki czemu być może będziemy mogli zrobić bandaż. Dzień 9. Zobaczymy tak naprawdę. Strasznie spierdoliłem. Po raz kolejny. Niestety, głupio. Marką paskudne rany to poważna sprawa. My mamy dużo rzeczy, na szczęście. Bruno bardzo zmęczony, musi się położyć. Wspomnienia. Każdy powinien wybrać sobie jedno szczęśliwe wspomnienie. Niedobre, tylko takie wspaniałe. Kiedy sprawy idą tak źle, że aż masz ochotę siąść i płakać, gdy wszystko wydaje się stracone, wtedy zamykasz oczy i wracasz myślą do tej jednej szczęśliwej chwili. Nie jest to łatwe, ale trzeba spróbować. Takie ma podejście Marko. Marko, right from the box. Dobra, zaczniemy od próby. Nie, Marko, ciężko ranny, ty się nie ruszasz. Pawle. Wiem, że nie spałeś od jakiegoś czasu. Zielarnia. Spróbujmy, nie pamiętam jaki jest koszt zrobienia opatrunku. No ale mam nadzieję, że będę w stanie to zrobić. Mam trochę jakichś pierdół takich w stylu zioła. No zobaczymy. Zobaczymy. Jak nie będę, przepraszam, jak nie będę w stanie tego zrobić, to może być bardzo, bardzo niedobrze.
z Markiem, a Marko ma miejsce. Kurde, no. Nie lubię takich, to był taki głupi błąd, wiecie o co chodzi. Takie, a kliknę se na początku, mogę podbiec. I nie mogę. I po prostu za szybko próbowałem coś zrobić i na tym straciłem. To jest głupi błąd, taki gałgański wręcz. Właśnie to było takie zgałganienie. I to mi się nie podoba. Nie zrobimy opatrunku, bo potrzebujemy czysty alkohol, ok? Słusznie, a tak drobiazgi i zioła. Tytoń możemy zrobić i skręt. Dobrze, a na bimbrownię czego potrzebujemy w takim razie? Bo i tak chcieliśmy ją stawiać. Nic nie mogę. Aparat bimbrowniczy, drobiazgi i drewno. Po dwie sztuki mi... Nie, tu cztery mi brakuje, dobra. No to idziemy po drobiazgi i drewno wziąć w takim razie do aparatu bimbrowniczego. No trudno. Jak tam woda? 11, więc spoko. Idzie handlarz. Może jakiś opatrunek. Kurwa, no zamieni się z cokolwiek. Mam bimber, więc... Bardzo chętnie go oddam za opatrunek. Bo tak alkoholu im dawać nie planuję. Wymieńmy się. Opatrunek poproszę. Szkoda, że można mu nora w plecy, kurwa, dać. Bimber? Nic z tego. Nie oddam ci wszystkich książek. Może kosa w żebra. Za 10 cukru mi może dać. Jest okej, w sumie, mam go bardzo dużo. Jakbym warzywa do tego chciał, bo mam mięso, to co muszę mu oddać? Mam dużo leków. Leki bardzo dużo, dobra, zabiorę cukier, zabiorę bimber. Za same leki mi nie dasz, za leki i misia. Za leki i misia, da mi opatrunek i warzywa, super, bardzo dobra wymiana, podoba mi się. No to mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o naszą wymianę. Zgoda. Bo leków miałem to szczęście mieć całkiem dużo. I fajnie, o Jezus Maria, kurwa, nareszcie, Marko, opatrunek. Ty bardzo zmęczony, więc śpi. Dziękujemy. Czemu walisz drzwi znowu? Wypierdalaj. Już ci otworzyłem, ziomek. Zajebiście. Kurna, opatrunek. Jak dobrze. Nareszcie, co? Teraz powinno się goić. Pierdalasz się do łóżka jak na bombsaj ta. Pawle jest zmęczony. Bruno, wiem, że jesteś bardzo zmęczony. Ale niech Pawle chwilę odpocznie. Pawle, niech się na chwilę położy. Bruno, sprawdź radio. Wiem, że jesteś bardzo zmęczony. Ale Pawle, niech wyleży tyle, żeby móc w nocy spokojnie iść na przeszukania. A Bruno, ty w nocy jakoś odeśpisz. Może, nie odeśpisz. Do końca dnia. Rzecznik rebeliantów poinformował nas, że niektóre dzielnice mogą być zamknięte dla cywilów, ponieważ siły rządowe planują szturm na miasto. Wojskowie mają nadzieję, że położy to kres walkom przed interwencją społeczności międzynarodowej. Słuchajmy państwa radia Pogoryn. Z żalem zapowiadamy, że nasz kolega Jovan został dziś rano zabity. Dosięgnął go snajperski pocisk, gdy szedł do pracy. Będzie nam go brakowało. Słuchać muzykę klasyczną. Ciepło i bezchmurnie. A na krześle też będziesz dochodził do siebie? Czy nie? To może co siądziesz, bo ty nie jesteś zmęczony w ogóle, nie? No bo to ty sobie usiądź, w nocy pośpisz. A wy się połóżcie. Ciężko się pracuje bez odpoczynku. Kładź się, Bruno, nie pierdol. Dobra. Tak się ustawcie, ty odpoczywaj. Ty jesteś opatrzony, to odpoczywaj. Koniec dnia. Bruno wypoczął. Czuwaj, ciężko ranny. Śpij w łóżku. Pawle szuka zapasów, idziemy jeszcze raz do szkoły. Tym razem biorąc, wzięliśmy już łopatę. Piły nie mam dalej, w dalszym ciągu. Noża nie potrzebuję tam brać. Wezmę łom na wszelki. Potrzeba tam łomu? Będziemy szli na górę, więc zobaczymy. Let's go. Idziemy jako Pawle. Czegoś konkretnego szukamy? Drobiazgi, drewno. To raczej możemy dosyć bezpiecznie biegać. Drobiazgi, drewno, części. To są rzeczy, których cały czas potrzebujemy. Szczurek.
to jest zakopane. Musimy łopaty użyć, bez problemu. Dobrze. Kopaj, kopaj, mała. Super. Tu coś mamy. Drobiazgi i drewno. Super, bierzmy. No, to wyczyśćmy, powiedzmy. Żeby mieć jedno miejsce wyczyszczone. Tu rzućmy okiem. Okej. Wyłam deski. Dobrze, Pawle. Super. Przeszukajmy tu. Części, zajebiście. Możesz podbiec. Drobiazgi. Drewno. Dobra, weźmy drewno też stąd, żeby tu już nie wracać. Chodźmy tu. Drobiazgi. Jeden drobiazg. No, wziąłbym te drobiazgi i drewno stąd, żeby już nie wracać, ale nie bardzo mam jak. No, to jedno drewienko mogę zostawić, no trudno. Tu jeszcze nie byłem poprzednio. A, bo tu trzeba od tej strony zaskoczyć. Okej, okay, kumam. Drobiazgi i drewno. Okej, okay, jest tu tego cała masa w takim razie, z tego co widzę. Tutaj otwórz. Tu się nie rusza, to chyba kolejny bezdomny. Tutaj będziemy musieli z piłą wrócić koniecznie. Mam nadzieję w niedługim czasie sobie metalurgiczny zakład zaupgrade'ować. No tu jest dużo tego, ale kurczę, nie mamy jak już. Dobra, wracaj w takim razie do wyjścia. No tutaj jakby przepiłować te kraty. I tutaj mamy kraty do przepiłowania. Zajebiście można by ogarnąć. No i co ty kminisz, gościu? Co ty robisz? No i właśnie to jest to, zobaczcie. Gdzieś coś prawym chciałem przejechać mapą, bo nie można strzałkami kontrolować. I o, od razu biegnie gdzieś w dupę. To jest strasznie irytujące. Chciałbym, żeby była możliwość zmiany sterowania, że tylko lewym przyciskiem myszy chodzę, ale nie ma tu żadnych możliwości zmiany sterowania, przepraszam. Dobra, okej, okay. Pawle wrócił. Tu już nie potrzebujemy łopaty w takim razie, ani łomu raczej, więc możemy zadowolić się... Dzień 10. Możemy zadowolić się piłą, jeżeli tam będziemy szli, tylko musimy ją najpierw zrobić. Marko czuje się znacznie lepiej, musimy mieć na niego oko. Dużo drobiazgów i wszystkiego. Dobra, jesteśmy bardzo głodni. Są jakieś zwierzęta w mieście, jestem tak głodny, że zjadłem choćby szczura czy gołębia. Będziesz gotował, Bruno, za chwilę. Bruno jest smutny. Pewnie z głodu. Albo z fajek. Musi teraz pogotować. Dobra, zrób. Pawle, czy możesz zakład metalurgiczny ulepszyć, żebyśmy byli w stanie wykonać piłę? Nie, bo to jest drogie bardzo, bardzo. Więc nie wiem, czy to się opłaci póki co. Chyba wolę pułapki na szczur, nie zrobię, mam za mało części. To ja chyba aparat wimbrowniczy wolę przygotować. Jeśli mam być szczery. W piwnicy. Marko leży w łóżku, zaraz będzie żarł. Bruno zjedz. Następny posiłek jutro, damy radę. Zmęczony, więc się połóż. Marko ranny, dochodzi do siebie. Nie mam więcej opatrunków niestety. Z rannego mam wrażenie, że on się nie odnowi. Potrzebujemy jeszcze jednego opatrunku dla niego w takim razie. Jak z wodą? Mamy jeszcze 6 sztuk, spoko. Wracaj, kładź się. Bruno do gotowania. Pawle, konstruujesz tutaj aparat wimbrowniczy, super. Jak to działa? Dobra, nie mamy opału. Przypalmy jedną książkę na to. Jak to działa? Możemy zrobić bimber z cukru i wody. A, to żeby mieć czysty alkohol, to będziemy potrzebować. Też potrzebujemy opału. Okej, okay, to nie jest takie proste. Z dwóch drewien zrób opał. Ty zrób, a tu możesz jeszcze to zabrudować, to ciekawe. Nie za bardziej wydajna, pozwala sprawnie przygotować jedzenie bez konieczności zużywania dużych ilości opału. O kurcze. No pewnie wtedy po jednym opale dajemy, zamiast po dwóch. Dobra, zrób jeszcze jedno, ktoś czeka pod drzwiami. Pomocy, niech ktoś mi pomoże, dobra. Marko, nie, nie Marko, Marko leż. Ty podejdź.
Budzę szacunek, nawet u markoleptyków. Od dawna nie miałem papierosa, okej. Zrób z drobiazgów jeszcze jeden opał. Witam sąsiadów. Co tam, sąsiedzie? Dzień dobry, mieszkam niedaleko i zauważyłem, że zajęliście ten opuszczony budynek. Przychodzę z wieściami. Wczorajszej nocy zrzucono pomoc humanitarną. Większość zasobników zarekwirowali rebelianci, ale pominali jeden. Wylądował na terenie niekontrolowanym przez żadną ze stron, więc może tam być niebezpiecznie, ale myślę, że pod osłoną nocy powinno nam się udać do niego dotrzeć. Pokażę ci, gdzie jest. Jeśli pomożesz mi przetransportować zapasy, umowa stoi. Chwilka. Na pewno nie Pawle i na pewno jeszcze nie teraz, bo jest zmęczony. Więc Bruno musi pogotować. Brakuje nam wody na więcej posiłków, dobra. Zrób dwa posiłki póki co w takim razie. Pawle sobie zaraz zje. No to wtedy byśmy zostali może. Tak myślę. Ty jesteś bardzo głodny, więc ty musisz zjeść. Burczy ci w brzuchu, spoko, niech burczy. Dobra, Bruno możesz pójść. Tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, że chętnie skupniesz jeszcze jedną porcję, ale póki co zamknij drzwi. A, otworzyłeś, brawo. Zamknij drzwi, połóż się i będziemy kończyć dzień. A póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki This War of Mine. Cześć!